No, to podobno nie będą zwykłe Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata w udawaniu gry w piłkę nożną w Bibianie będą największą imprezą od czasów pamiętnych dożynek z 2016 roku, po których nie wszyscy odzyskali jeszcze pamięć. No właśnie, jakby ktoś miał problem z pamięcią, to przypomnę, że Mistrzostwa Świata w Bibianie odbędą się 14 lipca, a więc całkiem niedługo. I jakby ktoś was namawiał do tego, żeby tam pojechać, a wam się nie chce i nie wiecie, co mu powiedzieć, żeby się odczepił, no to ja dzisiaj przygotowałem 10 takich porad, że odczepić powinien się na pewno. 10 argumentów za tym, żeby do Bibiany nie jechać. Argument numer 1 jest taki, że będzie to impreza niebiletowana. A wiadomo, że jeżeli coś jest za darmo, bez biletów, no to jakości w tym nie ma. Tam będzie bardzo mizerny poziom sportowy. Byłem rok temu na pierwszych mistrzostwach i dobrze wiem, co mówię. Daj mi spokojnie, nie są groźni w ogóle. Nie strzelajcie! Nie do pokonania. Poszło! W całych mistrzostwach padło bardzo niewiele bramek, a w zasadzie to tak konkretnie to padła jedna. Królowały więc remisy. Lepszy remis niż w dupę penis. A w tym roku będzie pewnie jeszcze więcej tych remisów, bo jeszcze więcej drużyn startuje niż rok temu. W tym roku będzie znowu ten zespół z Dziadowic, znowu będzie Farmacja Tarchomin. No i to Coco Jumbo też będzie. Ja daję Coco Jumbo, ja daję. Będzie też LZS Krząstawa. No i ma przyjechać niby ze swoją gwiazdą największą. Damy radę, jak ruszymy ostro od początku, to będzie dobrze. No i mam takie przeczucie, że to będzie drugi Lewandowski z tego zawodnika. Że takie niby szumne zapowiedzi, a na turnieju się całkowicie spali. No więc nie wiem, kogo tam będzie można podziwiać. Nowe gwiazdy Twittera, będą zespoły, które są popularne na Twitterze. No nie wiem, taki Muchobór Wrocław. Nie wiem, co samo zaprezentuje. Witam, reprezentuję Muchobór. 14 lipca wyruszamy do Bibiany na Mundial. Reprezentować nie tylko nasze piękne miasto Wrocław, ale również chujowy poziom gry w piłkę nożną. No i mam wątpliwości, czy na przykład taki profesor Miodek chciałby oglądać mecze zespołu Muchobór. Kto tam jeszcze będzie? A, Piasek Potworów będzie na przykład. Chłopaki z Piaska Potworów mają do Bibiany najdalej, więc przyjadą zmęczeni. No ale mimo wszystko i tak pompują balonik jak nikt. No jak znam życie, zakończy się to wszystko standardowo, czyli spierdzielą wszystko koncertowo. To nie jest tak, że nie miałem wyboru. Barcelona, Bayern i Piasek Potworów. Jestem tam, gdzie jestem i duma mnie rozpiera. Nawet dykarnego czasem nie strzelam. Podsumowując, w Mistrzostwach Świata w Bibianie zagra 13 drużyn, które nie potrafią grać w piłkę. Beznadziejny system rozgrywek. Nie będzie na przykład meczu finałowego. Mistrzostwa Świata i nie będzie finału. Jest 13 drużyn, w ogóle jakaś taka dziwna liczba. Jest plan, by grać każdy z każdym. Ale jest też taka zasada, że gra się tyle kolejek, ile zawodnikom będzie się chciało. A co jak im się odechce po dwóch? No, jeżeli tak się zakończy, to będzie to skandal. Ale nie pierwszy, bo w ogóle ta impreza ma tendencję do przyciągania skandali. Już pierwszy za nami była na przykład afera związana z logo turnieju. Że to logo przypomina logo Mistrzostw Świata z Rosji. No trzeba było się nieźle tłumaczyć. Porównywanie obu projektów jest kompletnie nietrafione, ponieważ nie widzę tutaj ani trochę podobieństw. No i na razie te tłumaczenia wystarczą, ale nigdy nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy. Nie będzie zbyt wielu atrakcji dla publiczności, o ile w ogóle się takowa pojawi. Ma być strefa e-sportu, bo wiadomo, teraz e-sport jest na topie, no to będzie również i w Bibianie. Będzie można niby pograć w piłeczkę na kompach, no ale nie będą to nowe kompy z FIFA, tylko akcja po taniości. I to będą jakieś stare Amigi. Tak więc nawet w FIFKę nie będzie można sobie pograć. Ma być opcja gry w Sensible Soccer. Ciekawe, czy ktoś z was w ogóle pamięta, kojarzy, co to jest w ogóle Sensible Soccer. Pewnie po raz pierwszy słyszycie. Sergio,
Bibianie będzie bardzo słabe żarcie. Nie będzie na przykład żadnych produktów bez glutenu. Naszym gościom nie będziemy serwować dań bezglutenowych. Nie będzie kawioru, nie będzie krewetek, nie będzie izotoników. Stawiamy na swojską, polską, dobrą kiełbasę. Po kiełbasie gra się najlepiej. Być może tej kiełbasy zabrakło zawodnikom w Rosji. No dobra, no kiełba. No a co do tej kiełby? Liczymy się z tym, że mistrzostwa mogą wywołać szok, po których krowy stracą mleczność, a kury przestaną się nieść. Ale nic to. Z ostatnich swojskich jajek nasze gospodynie przygotują pyszne ciasta, których także będzie można spróbować. Kiełba z ciastem. No, powodzenia. No to teraz o napojach. Drodzy Państwo, istnieje bardzo duże ryzyko, że na imprezie będzie sprzedawane piwo. A jako, że impreza odbywa się na terenie jednostki strażackiej, to cały ten niecny proceder reklamowany jest skandalicznym hasłem, że nikt tak nie gasi pragnienia jak Ochotnicza Straż Pożarna w Bibianie. No ja nie wiem. Argument numer 8 jest taki, że impreza raczej szybko się nie skończy, ponieważ po turnieju przewidziana jest dogrywka. Po turnieju odbędzie się dogrywka, czyli zabawa pijacko-towarzyska, podczas której wystąpi gwiazda, jakiej jeszcze na Bibianie nie widziano. Czyli jaka? Jurat. Nie Juras, a Jurat. Koncert tego zespołu będzie w Bibianie i zacznie się dopiero o godzinie 22. Ma być zabawa taneczna już od godziny 20, ale to przy DJ-u, a koncert będzie o 22. Zespół Jurat ma niby miliony wyświetleń na YouTubie, no ale no nie wiem, no muzycznie to oni prezentują ten sam poziom, co te zespoły piłkarskie, które wystartują w tych zawodach. Jedyna rzecz, która ratuje tę muzykę, to poetyckie teksty. Ja przejrzałem 3 utwory. Jest na przykład utwór pod tytułem Mam małego. Mam małego, lecz zadzionego. Fajny biust. Bo ja po prostu kocham twój biust. I kręć tyłkiem. Kręć tyłkiem, kręć, bo mi jest ciągle mało. No niezłe, ale do poziomu fraszek pana prezesa moim zdaniem i tak jeszcze dalej. A jak już jesteśmy przy prezesie, to prezes komponuje oficjalny hymn mistrzostw. I tak mu idzie, że tego hymnu może na imprezie nie być. Mistrzostwa świata być może będą bez własnego hymnu. Bo pan prezes problemy po drodze napotkał. Tu jest ta Bibiana, tu będzie padaka. Tutaj nie złapiesz żadnej dziewczyny za krawat. Krawata. Jest kwestia z wyrazem, bo tak złapieś dziewczyny za, także to trzeba wybrać jakiś wyraz między ptakiem a krawatem. No i będzie dobrze. No i argument ostatni. Bibianna to przede wszystkim beznadziejna lokalizacja. Do Bibianny nie przyjeżdżają ani trolejbusy, ani tramwaje, ani pociągi. No PKS też tam nie zajeżdża, więc jedyna opcja, żeby tam dojechać, to jest samochód. No i baza noclegowa też taka raczej średnia. Można się z panem przespać? Nie można. Ma być co prawda bezpłatne pole namiotowe. Będzie można się rozbić na przykład na boisku, na którym będą zawody. No ale co z tego? Skoro i tak są bardzo duże obostrzenia. Nie będzie można na przykład robić ogniska na samym środku tego boiska. Prosimy tylko, żeby ognisko rozpalać nie bliżej niż 10 metrów od środka. Najlepiej gdzieś w narożniku. A jak wiadomo, takie ogniska w narożniku boisk to już nie to samo, co na środku. No to by było na tyle. Mam nadzieję, że argumenty was przekonały do tego, aby do Bibiany nie jechać. A jak kogoś nie przekonały, no to trudno. No to z takimi niedowiarkami, no to pewnie widzimy się na miejscu. Do zobaczenia w takim razie. Mi się przypomniało, że jest opcja zamówienia koszulki. Pamiątkowej koszulki z Mistrzostw Świata. Będzie na niej logo turnieju, to podrabiane, będzie również 13 herbów drużyn, które w tym turnieju startują. No i koszulka to jest dostępna tylko w kolorze szarym. Jak ktoś lubi szary, to proszę bardzo, ale tylko szary będzie dostępny. A poza tym są bardzo duże trudności z zamówieniem tej koszulki, bo zamówienia są przyjmowane tylko na kartofiskowych mediach społecznościowych, na fejsie, na Instagramie i na Twitterze. No jak ktoś by taką koszulkę chciał, no to proszę się dobijać na priv. Ale mówię wam, są tylko szare.